Przepraszam, ale czasami słowo proces tak ciśnie mi się na usta, że nie mogę się powstrzymać. Zwracam się do pana, panie pośle, i moja wrażliwość językowa i ludzka wskazuje, że posuwa się pan nieco za daleko, jeżeli chodzi o leksykę stosowaną na mównicy sejmowej. Bardzo proszę o kontynuowanie wypowiedzi. Bardzo cenię państwa komentarze i uwagi, natomiast zwracam też uwagę z mojej perspektywy, że stają się odrobinę monotematyczne. Zachęcam do większej oryginalności pracy intelektualnej. Obrazić też trzeba umieć. Dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym. Poniedziałkowej rozmowy przy kawie, ślizgam się. Mam taki kubek z kawą z 5 to go, byłem sobie kupić. Przypominam o takiej możliwości, że jak ktoś chce, to może mi taką kawę postawić. Jest taka opcja, wesprzyj pod każdym z filmów. 8 zł to kosztuje. Jak kogoś stać, jak ktoś ma gest, jak ktoś po prostu chce, to zachęcam i zapraszam. Ktoś ostatnio mi napisał komentarz: Bykup, czy ty mi zapłacisz za oglądanie twoich filmów? Nie, Byk nie zapłaci. Bydlak nie zapłaci, nie ma takiej opcji. Po prostu kto chce oglądać, to będzie to robił z nieprzymuszonej woli. Nie ma tu żadnych abonamentów, jak w telewizji polskiej, w TVP, czy też w jakichś innych telewizjach kablowych i tak dalej. Tutaj wystarczy mieć tylko subskrypcję. Subskrypcję i ten taki dzwoneczek, dzwon, jak to niektórzy mówią. Jak się to włączy, ten dzwonek, tylko w odpowiednim miejscu, to wtedy będą przychodziły powiadomienia o nowych filmach. Więc zachęcam do tego, żeby mieć tą subskrypcję, być abonamentem za darmo na YouTubie, tak? Za darmo. Ja nie będę wam płacił za to, ale wy za darmo możecie być i możecie oprócz tej subskrypcji włączyć ten dzwonek, bo wtedy nawet jak będziecie abonamentami, a nie będziecie mieli tego dzwonka włączonego, no to nie przyjdzie powiadomienie, że jest nowy film. Jak sobie nie przypomnicie, Rafałek nagrał tam coś czy nie nagrał, to minie parę miesięcy i będzie dupa blada i nikt nic nie zobaczy. Tak to jest. Ja muszę tu uważać, jak idę, bo jest naprawdę ślisko. Patrzę trochę pod nogi. Słychać krakające wrony. Wyleciały na łów, na żer tak zwany. Ja będę sobie spacerował. Opowiadał dzisiaj do was. Popijał kawę. A w temacie dzisiejszego filmu będzie, myślę, że już na pewno zobaczyliście, postać medialnego marszałka. Marszałka Hołowni. Szymon Hołownia. Ja stwierdziłem, że no trzeba się troszkę nad nim popastwić, troszkę zrobić jakiś prześmiewczy film, taki vlog na jego temat, coś powiedzieć i tak dalej, skomentować, bo myślę, że raz na czas trzeba, tak? Były bariery pod Sejmem, nie ma barierów pod Sejmem, wróciły bariery pod Sejmem, czego nie rozumiecie? Zapraszam na dzisiejszy film. Panie pośle Suski, w jakim trybie znalazł się pan przed obliczem Wysokiej Izby? Ta obecność mnie cieszy, natomiast został zgłoszony wniosek formalny. Jak pan się pewnie orientuje, wystąpił już jeden z posłów jako przeciwnik tego wniosku formalnego. W jakim trybie chce pan wystąpić, panie pośle Marku Suski? Przyzwyczajenie. Drugą naturą człowieka. Wszystko to jasne. Bardzo dobrze. Szymon Hołownia, człowiek konstytucja. Człowiek, który lubi się wzruszać nad konstytucją. Zapłakać czasem nad nią. Raczej pod publikę, tak? Bo nie sądzę, że to, co kiedyś zrobił, to było po prostu takie szczere. Widać było, że to była taka duża improwizacja, że to było po prostu chęć złapania ludzi za serca, za to, żeby ich, nie wiem, wzruszyć, żeby im dać coś do myślenia, żeby uzyskać tak zwane medialne poparcie. A jeżeli chodzi o medialność, to Szymon Hołownia jest człowiekiem, który na pewno ma tą medialność w sobie. I bije teraz rekordy oglądalności, właściwie Sejm, dzięki niemu, dostał się na pozycję marszałka Sejmu.
To jest medialny marszałek. Tak można nazwać to stanowisko, które teraz Hołownia obejmuje. I powiem wam, że naprawdę wzrosły bardzo wyświetlenia, czy to na YouTubie, na stronie sejmowej. Jest taki kanał też Janusz Jaskółka, który publikuje wszystkie jakieś treści polityczne, właśnie przemówienia. I przemówienia Hołowni, który wychodzi do dziennikarzy, który mówi, robi tak zwane briefingi prasowe, naprawdę mają dużo wyświetleń. Dużo się dzieje i dużo ludzi oglądają. Ja nawet oglądałem jeden taki wczoraj, bo jestem ciekawy sam, co się dzieje, o czym ten Hołownia mówi, żeby mieć później też jakąś opinię na jego temat, żeby sobie wyrobić, żeby skomentować też to, co on właśnie mówi, tak? I wtedy, jak oglądałem, to Hołownia przemawiał chyba tam z kilkanaście minut do dziennikarzy. Później były pytania, ale co było ciekawe, to to, że ludzie później pisali komentarze pod tą konferencją, co Hołownia przeprowadzał. I jak ja zobaczyłem te komentarze, jak ludzie tam pisali: dziękujemy panie marszałku, pan jest naprawdę odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, jaki pan jest wspaniały. I normalnie takie rzeczy ludzie pisali tam, jeżeli chodzi o to, co Hołownia mówił na tym przemówieniu. Ja byłem bardzo zaskoczony, tak? No, bo w sumie wiecie co, no wygląda to poniekąd profesjonalnie. Ja już to powiedziałem w jednym z ostatnich vlogów. No bo jak miałoby to inaczej wyglądać? Jak miałoby inaczej wyglądać? Czego mielibyście się spodziewać od człowieka, który pracował w telewizji, który prowadził program Mam Talent w dodatku? On też musiał mieć jakiś talent. Talent medialny do tego, żeby robić taki przekaz, jaki robi, do tego, żeby opowiadać właśnie w ten sposób, żeby ująć ludzi. Przecież jak oglądaliście, to może nie wszyscy, ale ktoś tam nawet chociaż jeden odcinek tego Mam Talent oglądał, to Hołownia jak tam był, to jego rolą było razem z Prokopem, bo oni byli taki jeden mały, drugi duży. I to musiał być taki kontrast. No Wellman bez szyi tam nie postawili, bo ona była mało medialna. Ona się nadaje do Dzień Dobry TVN z racji swojej urody, tak? A do Mam Talent musieli już trochę ładniejszych wybrać. No i wybrali Prokopa, wybrali Hołownię i oni sobie tak stali tam za sceną i musieli komentować różne rzeczy tych ludzi, którzy występowali. Oni wiedzieli, kiedy kamera na nich najedzie i albo było tak: Prokop, teraz twoja kolej. Albo: Hołownia, dobra, dajesz ty. No i oni wiedzieli, musieli się umówić, który będzie komentował. No bo to nie jest też takie, wiecie co, no, jak się ogląda telewizję. Ja byłem kiedyś na programie w TVN-ie organizowanym bardzo wiele lat temu. Był taki program, który był o Michale Wiśniewskim. Ten piosenkarz taki, Michał Wiśniewski, z czerwonymi włosami. I ja tam pojechałem do TVN-u na nagranie tego programu z taką koleżanką Magdą, która mi się podobała i z którą chciałem chodzić. Ale Magda była niedostępna, ale chciała, żeby ktoś z nią jechał. I ja pojechałem właśnie z Magdą do Warszawy, do siedziby TVN-u i pojechaliśmy zobaczyć, jak to nagranie wygląda, jak mieliśmy być tam po prostu w charakterze publiczności. Ona nas gdzieś tam zgłosiła, podała imiona, nazwiska i tak dalej. No i tam żeśmy pojechali i powiem wam, jak to wyglądało od środka, takie nagranie programu w TVN-ie. To było bardzo dawno temu, to było wiele lat temu. Jeszcze jak mieszkałem w Polsce, tak? I wtedy ja, siedząc na widowni, tam była w ogóle taka osoba, taka babka, która dyrygowała nami, dyrygowała. I ona pokazywała, kiedy mamy bić brawo, kiedy mamy być cicho, pokazywała cicho palcem, albo właśnie pokazywała ręką tak do góry, że mamy być głośno, że mamy krzyczeć. A jeszcze była jedna ważna sprawa, powiedziała, że jak ktoś wyjmie telefon i będzie robił jakieś zdjęcia czy cokolwiek, to że ona od razu zabiera ten telefon i że wyrzuca kogoś właśnie z tego nagrania. Nie można było czegoś takiego zrobić. Wtedy jeszcze to były takie czasy, bo to był początek lat 2000,
że tych telefonów, jakichś smartfonów z robieniem zdjęć, z możliwością robienia zdjęć, to nawet nie wiem, czy jeszcze były. Jak były, to robiły o jakości kalkulatora, ale może akurat ktoś miał jakiś aparat taki, wiecie, były już aparaty cyfrowe i takie ludzie używali. No i ten. I tak to wyglądało od środka, takie nagranie z Wiśniewskim. To nie było takie oczywiste, że pewne rzeczy się dzieją, jak pokazują w telewizji. Te reakcje publiczności, to wszystko. Ja byłem zaskoczony, jak to się działo i ten. Ja pojechałem tam tylko ze względu wtedy na Magdę, tak? No i ten, ale było fajne przeżycie. Mimo wszystko w tym TVN-ie wtedy. Nie wiem, jakkolwiek to brzmi. Źle to brzmi. Wtedy tak. Teraz to już wiem, że jak się włączy TVN, to trzeba wyłączyć myślenie, ale wtedy ja jeszcze tego nie wiedziałem. Wtedy byłem za młody i za głupi, jak to się mówi. Tak to jest. No ale co? Przyznaję się, jak było. Mówię wam, jak było. Jak to wygląda od środka takie nagranie w telewizji. I właśnie taki Prokop z Hołownią, albo raczej powinienem powiedzieć Hołownia z Prokopem, bo film jest o Szymonie, no to oni też musieli być reżyserowani. Reżyserowani do tego, kiedy mają mówić, co mają mniej więcej powiedzieć. Mieli słuchawki w uchu, to może ktoś im podpowiadał te jakieś żarty. Był tam jakiś taki żartowniś zatrudniony i powiedział: dobra, Hołownia, powiesz teraz tak, będzie zabawnie, będą się śmiali, będzie oglądalność. No i tak to jest. I Hołownia się tego tam nauczył też, bo to nie jest tak, że on się nauczył takiej medialności. Nie, człowiek nie rodzi się też taki medialny. Może mieć do czegoś predyspozycje tak zwane, może mieć talent, jakkolwiek to można nazwać. I powiem wam, że jak ja zaczynałem też ten kanał na YouTubie, to ja byłem bardzo mało medialny. Pierwsze filmy, jakie powstawały, to one były w większości z muzyką i tylko mówiłem gdzieś: tutaj jesteśmy za mną, tam idziemy, zobaczcie, jakie jedzenie. Ja nie wiedziałem, co mówić. A robiłem takie same, nie wiem, filmy, powiedzmy, podróżnicze, jakie robię na przykład teraz, chociaż ostatnio w ogóle mało gdziekolwiek jeździmy, ale jak już się zdarzy, to te vlogi wyglądają kompletnie inaczej, ponieważ zrobiłem się bardziej medialny. Czy tego chcę, czy nie chcę? Nauczyłem się tego. I tak samo Hołownia się tego nauczył, bo to przychodzi z czasem. Trzeba się nauczyć obcowania z kamerą. Trzeba się nauczyć po prostu mówienia do tej kamery, wyrobić sobie taką swobodę wypowiedzi, tak? I myślę, że ja teraz taką mam, taką jak chciałem mieć od początku, ale nawet nie wiedziałem, jak się do tego zabrać. Myślałem, że wszystko musi być takie idealne też, jak to robią inni, na przykład youtuberzy, którzy faktycznie, jak później się przyglądłem, to robili 50 cięć w dwuminutowym przemówieniu jakimś, żeby to wyglądało idealnie. Ale ja nie chcę być idealny, ja chcę być naturalny. Czy Hołownia jest naturalny, robiąc briefingi prasowe? Jest, bo to widać, bo nie robi też tam żadnych cięć. On mówi, to jak ja nagrywam już 9. minutę tego dzisiejszego vloga. Bez jakichś przerw, z delikatnymi może zająknięciami, ale Hołownia mówi, jest obecny i dobrze to wygląda. Bo medialnie to będzie dobrze zawsze wyglądało i trzeba to powtarzać. Ale jeżeli chodzi o sprawę tego, czy Hołownia jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, no sprawia takie wrażenie. Znowu trzeba mu to gdzieś przyznać. Obiektywnie. Ale sprawia tylko wrażenie, bo czy jest to człowiek, który może być związany właśnie z nami, z Polakami? Czy jest to człowiek, któremu możemy zaufać? Czy Hołownia jest odpowiednią osobą faktycznie na stanowisku marszałka Sejmu i to jest ktoś, komu oprócz, że możemy ufać, to że on nie jest tylko i wyłącznie polskojęzyczny? Czy jego partia Polska 2050, którą prześmieszczo tak nazywam, jest partią, która rzeczywiście chce coś zrobić dla Polski? Panie Hołownia, kto był i namawiał wcześniej, i dalej namawia, jest taki pro związany z procedurami medycznymi. No, kto jest kto? My tego nie zapomnimy.
i ludziom tak łatwo już to gdzieś przychodzi, zapominają pewne rzeczy, że siedzieli w domu, byli 2 lata zamknięci, ale już nie pamiętają, co taki Kosiniak-Kamysz opowiadał, za jakim rygorem był, już nie pamiętają, co mówił wtedy Donaldinho, nagle pozapominali, że co robił PiS, jak Morawiecki wychodził na konferencję i robił prezentację z PowerPointa razem z Niedzielskim i z Szumowskim, o nim też trzeba pamiętać, który układał się z handlarzem z bronią. No i co? I ludzie szybko zapomnieli. Zapomnieli też o Hołowni. Zapomnieli, jak namawiał, za jakim rygorem był. Nagle poszło wszystko w niepamięć. Nagle jest piękny marszałek, gładki jak pupcia niemowlęcia. Gładki jak twarz Sławomira Mentzena. Nie do wiary. Nagle ludzie zapomnieli. Nagle nie ma. Nagle znikło po prostu. Wszystkie wrażenia, jakie mogliście mieć na temat Hołowni. To jest nie do wiary. To jest nie do wiary. Dobra. Chwila przerwy na kawę i będę dalej kontynuował. Dziękuję, panie premierze. Dziękuję też za to, że restrykcyjnie przestrzegał pan limitu czasowego. Pozostawił 3 minuty jeszcze swojej wypowiedzi. Obaj wiemy, jak czas jest cenny. Łączy nas wiele, obaj jesteśmy na określony czas na swoich funkcjach i znamy nazwiska swoich następców. No, stąd porozumienie moje z panem premierem jest, można powiedzieć, pełne. Także uważam, że trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Patrzeć się na ręce, nie tylko Hołowni, wszystkim innym polskojęzycznym politykom, ale dzisiaj jest film o nim, więc trzeba po prostu widzieć szerzej, tak otwierać te oczy i spoglądać, czy faktycznie to wszystko tak wygląda, jak jest przedstawione pięknie w telewizji, na kanałach też na YouTubie, gdzie Szymon Hołownia przemawia. Czy to jest oby na pewno jego prawdziwe oblicze? Czy jest prawdziwe, tak? Bo ładnie to można mówić. Można ładnie opowiadać bajki z mchu i paproci, przemawiać i później będą się pojawiały tego rodzaju komentarze, że jaki on jest elokwentny, że on jest taki obiektywny, że on tak chce wprowadzić takie prawo, praworządność, że on tak dobrze działa i tak dalej. Wiecie co, no trzeba, tak jak mówię, wyrobić sobie swoje zdanie i zadać sobie też pytanie właśnie to, o czym mówię, żeby po prostu stwierdzić, czy Hołownia to jest człowiek godny zaufania. Zadajcie sobie takie pytanie, czy Hołownia to jest ktoś, komu można ufać? Czy to jest ktoś, kto chce czegoś dobrego dla Polski i nie jest tylko i wyłącznie polskojęzycznym politykiem? Jakby tak takiego Hołownię tutaj na takim strusiu posadzić na tej karuzeli, ale by było 10 lejów. Postawiłbym mu normalnie takiego przejazda tutaj, ale ostatnio jest zbyt zimno i jest to wszystko zamknięte, te wesołe miasteczko, te wyszynki tutaj. Jak przechodzę tędy, to jest po prostu pozamykane, bo jest za zimno, nie otwierają, chyba przymarzło to wszystko też, nie wiem. Także tak to jest. Nie wiem, co wy o tym uważacie, napiszcie w komentarzach, jakie jest wasze zdanie na temat Szymona Hołowni. Ja jeszcze tylko na koniec to powiem faktycznie o tych barierach, że tak jak się prześmiewałem na początku tego dzisiejszego filmu, że najpierw chciał te barierki likwidować, zostały zlikwidowane w porozumieniu z tym, ze Strażą Marszałkowską, z jakimś tam komisariatem policji i tak dalej, a później one wróciły, bo mieli ludzie z PiS-u tam protestować. To już się trochę przestraszył Hołownia i barierki wróciły. Czy one dalej tam są, czy nie, to ja już tego nie wiem. W sumie to jest mi to obojętne, wisi mi to. Ja i tak pod Sejm się nie wybieram, przynajmniej dzisiaj. No i co? I można powiedzieć, że to jest też takie, jakby to stwierdzić. No Hołownia raz mówi tak, po prostu w zależności od sytuacji. Dobra, kończę ten dzisiejszy film. Razem z kawą, którą sobie zakupiłem, idę pomału do domu. Jak do domu, to muszę zawrócić tam.
I was zachęcam do tego, żebyście pisali właśnie, co uważacie na temat Szymona Hołowni, medialnego marszałka. Czy jest to człowiek z tak zwanej waszej bajki, czy też nie. Oprócz komentarzy zachęcam was do zostawiania pierdółek w postaci łapek w górę. No i co więcej, możecie udostępniać ten czy inne filmy, które oglądacie, żeby się nie osły w odchłaniach YouTube'a i żeby więcej ludzi subskrybowało ten kanał. Tak jak powiedziałem, ja sobie daję jakiś czas do momentu, aż zmonetyzuję tamten drugi kanał na kanał rodzinny, znaczy się tak. A tutaj, jeżeli chodzi o ten, no to zobaczymy. Jak nie będzie 16 tysięcy subskrypcji do kwietnia, no to zacznę to inaczej prowadzić. Bo to nie może wszystko tak iść wolno. Musi być tak zwany progres. Musi być progres. A jak coś stoi w miejscu, to jest demotywujące bardzo. Także tak to jest. Dobra, tyle z mojej strony. Żegnam się z wami. Kawa na zakończenie. Do usłyszenia. Pa, pa. Hołownia, medialny marszałku. Co państwa, proszę o ciszę. Podstawówce. Uwagi pod adresem wieku pana posła są niestosowne, a pana posła proszę o skupienie się na przedmiocie ustawy, którą za chwilę mamy przegłosowywać. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Kiedy studenci mają zrekompensować sobie? Nie Jay-Z, panie pośle Kaleta, tylko Gen-Z, czyli tak, to są jednak dwa różne zjawiska. Naszą dyskusję o studentach, o Jay-Z i Gen-Z obserwuje dzisiaj młodzież z warszawskiego liceum Bolesława Prusa, która jest tutaj na galerii. Miałem okazję przywitać się z nimi, idąc tutaj na salę. Dziękujemy, że jesteście i prosimy, nie traćcie wiary w demokrację. Dobrego dnia. Ja mam bardzo poważne wątpliwości co do tego stylu, w którym pan premier Morawiecki żegna się z władzą. I mam do niego uzasadnioną pretensję. Jako obywatel, jako patriota i jako marszałek Sejmu. Ludzie zdecydowali w sposób jednoznaczny 15 października, jak powinna wyglądać większość i kto powinien brać odpowiedzialność za polskie sprawy. Ktoś, kto przez 2 miesiące, jak Alicja w Krainie Czarów, zaciska oczy i krzyczy potworze, nie macie, nie powinien być chyba dzisiaj prezesem Rady Ministrów. My tu jesteśmy, panie premierze, nawet jeżeli uważa nas pan za tego legendarnego, bajkowego potwora. My tu jesteśmy. Ta większość, która została wyłoniona przez miliony Polek i Polaków w 15 października. Może pan opowiadać, że nas nie ma jeszcze przez tydzień i prawo panu na to pozwoli, ale to nic nie zmieni, jeżeli chodzi o istotę sprawy.